Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, 10. odcinku z serii Warhammer 40,000 Chaos Gate na moim kanale i w dzisiejszym odcinku lecimy zrobić tą misję, to może być ciekawe. Obrzydzenie! To infekcja wykwitu zrodziła tą technologię, wypaczając duchy maszyny zamieszkujące tę planetę. Skany wskazują na wzmożoną aktywność wrogów na powierzchni. Odpowiednio przygotuj swoich rycerzy, dowódco. Rozumiem. 4 dni będziemy mieli augurium rozbudowane. To nam da kolejnego prognostyka za 4 dni. I tego prognostyka tutaj damy. O, bo on będzie wtedy budował nam ten system, ten, tutaj ten odległy system, ten i ten, te systemy. I potem możemy mieć jeszcze 3 prognostyków, więc jednego prognostyka damy tu, żeby boostował ten system i to już będzie boost z dwóch systemów, tak? Na ten obszar i tutaj dalej, i tu, tak? Potem kolejnego damy tu, żeby boostował ten obszar, ale też ten. Kolejnego damy tu, żeby boostował to, ale co najważniejsze, żeby boostował tutaj obszar. Tu będzie boost z dwóch prognostyków, tu będzie z dwóch prognostyków i tu będzie z dwóch prognostyków, bo ja tej części galaktyki nie zamierzam, tej części sektora nie zamierzam bronić, bo kto chce bronić wszystko, nie obroni niczego. Tu co najwyżej to możemy sobie kiedyś robić jakieś wypady, żeby sobie misje robić, ale główny core, który musi być wybroniony, będzie tutaj. Dobra. Pokażcie mnie tą misję. I teraz tak, tu idzie Kamil. Dobrze. Sorry, Przemysławie, ale musisz się zmienić na bardziej doświadczonego Pariosa. Sorry, Aurelian, ale tu idzie najbardziej doświadczony, czyli Hunter. Bracie Mariuszu, zamień się z Franciszkiem. Portele mamy. Dobra, lecimy. Teraz będzie rzeź. Home to the heretic Nulinius, though his cult was marked for purging over 300 years ago. Time, or perhaps something else, seems to have done the deed for you, Knight. No matter what foul ground our enemy chooses to sow his seeds, we will cleanse it. Okej, dobra wiadomość jest taka, że ta plansza jest mała. To jest dobra wiadomość, że ta plansza jest mała, więc można ją z łatwością kontrolować. To jest coś, co powinno nas cieszyć. Problemem jest to, że też jest ta plansza mała, a więc przeciwnik będzie w stanie dosyć szybko się po niej przemieszczać i może dojść do takiej nieprzyjemnej sytuacji, że dwa oddziały wroga zbiorą się razem. Dobra, musimy wybijać te oddziały jak najszybciej.
Archaeotech cache detected. Incipient bloom corruption in progress. Scans reveal an enemy presence nearby. Mm-hmm. Intervention recommended before the cache becomes irretrievable. Dobrze. Skład archeotechnologii. Dobrze. Arios, dawaj. Co my tu mamy? O, dwóch defguardów. Obserwację ustawił, tak? Target acquired. Unleash me. Your command. Dobrze, Parios, włącz najpierw tarczę. Emperor Protect, dokładnie. Teraz... zwal mu to na łeb. Dobrze! I kill him, Parios. Another one bite to dust. Dobrze, dawaj Franciszku. Biegniesz do niego, biegniesz, biegniesz. I za ten cokół, dobra. Hunter. Postaw osłonę. Dobrze. Kamil niech pobiegnie tutaj. To jest chyba nosiciel już, co nie? To nie jest patrol. To jest nosiciel. Tak, to jest nosiciel. O ty! Dawaj, Kamilu. Urwij mu łeb. Jeszcze raz. Plus jeden do ogłuszenia. Dobrze. Dobra. I teraz tak, on jest teraz ogłuszony. Dobra, Parios, ciśniesz tędy. I zaraz tu otworzysz ogień, bo Franciszek pizdnie teraz tego typa i wszyscy dostaną plus jeden do ataku, do punktów akcji. Nie dostali. Dlaczego? Nie wiem, ale to mi się nie podoba. Storm.
Commander. Dobra. Chowajcie się na razie tu. Dobra. Barely a scratch. Ci są daleko, więc ci na razie nie dołączą do ataku. Rythane. Dawaj serwoczaszkę na Franciszka. Świetnie. I teraz tak. Ognia! Jeszcze raz. Jeszcze raz. No match for the Emperor's chosen. Dobra, dawaj Franciszku, dawaj, dawaj. Plus jeden do ogłuszenia, jak najbardziej. Jeszcze raz. Tak! Hunter, egzekucja. Jeszcze raz. Dobrze, dawaj Parios, ciśniesz. Serwoczaszka. Teraz tak, serwoczaszka niech idzie na Franciszka. Tam widzę źródło ziarna, które można zebrać. Dobrze. Dobra, pokrycie tym ogniem tego obszaru, świetnie. Hunter, stań sobie tu i dawaj Hunter leczenie na Kamila. Dobra, Franciszek ciśnie za nimi i leczenie na Huntera dorzuca. I Parios ciśnie za nimi tym ciężkim działem. Dobrze, i Parios na razie nikogo niech nie leczy. Wykwit rośnie, dobra. Mamy jeszcze jakieś 3 tury. Dobra, Parios, spróbuj zgarnąć to ziarno. Może ci się uda. Dobrze. Standing ready.
Co my tu mamy? Dwóch... Nie, jednego tylko, dobra. Ale tam jest jeszcze patrol. Ten patrol może być problematyczny. Dobrze, mamy kontakt z wrogiem. No to dawaj. Dobrze, idziemy dalej. Dawaj, Hunter. Nie, to nie Hunter, to Parios. O, fuck! O, fuck! Dobra, musimy jak najszybciej. Musimy się jak najszybciej pozbyć tej grupy. Dawaj, Hunter, ciśnij. Musimy się po... O Jezu. Dobra. Nie. Żywe srebro na Huntera. Dobrze. Teraz tak. Franciszek strzela tu. Dobrze. I Hunter, weź się cofnij tutaj ze ściany. Dobrze, rozwalił tylko ścianę. Chociaż tu jeszcze trochę ich jest, więc pewnie ostro zaczną tłuc. Dobrze, niech skupią się na Kamilu. Parios zaraz dostanie leczenie z fortelu. Bardzo mocno. Yes, Commander. Dawaj. Dobrze. Zdjął oblęż obserwację z
Pariosa. Dobrze. Tutaj daleko się zrespili, dobra. Tutaj, no tutaj już tak średnio, ale też jeszcze nie jest bardzo źle. I tutaj też daleko się zrespili, dobra. Dobrze, mamy to i teraz tak. Dobra, niech dostanie z tego. Hunter. Dobrze, tarcza, leczenie na Huntera. Byłoby dobrze, ale może nie do końca. Dobrze, Hunter się wycofał. Dobrze. Parios ma 3 punkty ataku. Problem w tym, że jest w takim miejscu. Że nijak tego nie będzie w stanie wykorzystać. Niech więc się wycofa tutaj na razie. I niech włączy tarczę, bo to może źle skończyć ta tura. Kamila będziemy musieli zaraz wycofać, bo on się bardzo wyforsował do przodu tutaj. Tu zrobiłem błąd, że mi się tamten oddział na północy zrespił. A teraz będzie srało wrogami.
jeszcze ryft się od... A, jeszcze mutację dostali. Fajnie. Oj, 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 oj. Ja muszę wytrzymać tu jeszcze dwie tury. Oj, 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 oj. Dobrze, sytuacja została ojojana. Your command. Dobra, teleport. Dawaj, Hunter. Jedziemy. Jeszcze raz. Dobra, Franciszku, zabij go. Dobra, tu leczenie dla Franciszka. Oj, 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 Franciszek jest troszkę za daleko. Zobaczcie, Kamil jest trochę za daleko. Dobra, Parios, dawaj tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Teraz leczenie. Dobrze, teraz Kamil ale dostanie żałosnie słabe to leczenie. Jak na niego, dobra, ale spoko. Może jakoś to będzie. Dobra, tam Parios go nie trafi, ale może włączyć tarczę. Dobra. Kamil włącza tarczę. Dobrze. Do tyłu, Kamilu, cofaj się. Dobrze, tu będą leźli powoli. Walkerów trzeba będzie jakoś wyeliminować, ale to najwyżej Parios niech się tym zaraz zajmie. Niech po prostu wystrzela. O rany, ale ten daleko biegł. Kamil mocno dostał. On będzie potem misji Kamil będzie musiał być wycofany na dosyć długo z walki. To jest właśnie dlatego właśnie nie trzeba tych postaci ekspić jakoś grać tylko jedną postacią, bo teraz załóżmy, że wszystkie inne postacie są wyskillowane na drugi level, Kamil miałby szósty level, tak? W momencie teraz, kiedy on ma szósty level, to inne postacie, jeżeli on teraz byłby wycofany na długo, to inne postacie nie są w stanie nic zrobić bez niego. I praktycznie cała kampania leży. Dobra, odpal tarczę, Hunter. Uderzenie z teleportacją.
potwierdziłem, no i co? Nie rozumiem tego skipa, jak on ma niby działać. Dobrze. Dobrze, dawaj ten na siebie. Cholera. Kończyła się amunicja w takim momencie. Dobra, gdzie Parios może się cofnąć tak, żeby mieć dwa punkty akcji? Będzie miał dwa, ale tu będzie w dosyć ciężkiej dupie. Dobrze. I Kamil niech się cofa. Kamil bardzo mocno oberwał w tej misji. Ale ich lezie, ale ich lezie. Jeszcze dostali do zasięgu ruchu? Dobrze, że przynajmniej tu nie musimy wyrżnąć ich wszystkich, nie? Bo ta misja trwałaby ponad godzinę. A to jest właśnie to, o czym mówiłem, nie? Że wadą tej planszy jest to, że ona jest mała, więc przeciwnik jest w stanie gęsto zgrupować swoje jednostki. Zwycięstwo, ale jakim kosztem? Chyba wszyscy do szpitala trafią. Dobra, co my tu mamy? Fajne, bierzemy to. Bierzemy to. Dobra, na razie niech jest tak.
No, wszyscy do szpitala. Ale Franciszek chociaż dostał awans. Tak! I will store the recovered archaeotech. It may prove useful to our campaign. Dobrze, żeby robić ten, trzeba mieć postępy w kampanii, rozumiem, ale Franciszek dostał opcję. Będzie miał plus 2 do siły woli i będzie miał serwoczaszkę. Aha. Dobrze. Natomiast dla Kamila weźmiemy ten bolter. Dobrze, i teraz tak. Parius i Franciszek nie mogą mieć broni innych niż te ciężkie bronie. Znaczy, nie, Parius i Przemysław. Ale Franciszek może mieć lepszy bolter szturmowy. Większy zasięg się przyda, świetnie. Dla Mariusza damy ten bolter szturmowy, przebaczenie, niech ma. Będzie dawał mu bonusy. Storm. Dobrze, Hunter dostał mocny łomot. Jeszcze trochę posiedzi w szpitalu. Corvain. Tego nie może mieć. Tego też nie może mieć. On nie może chodzić z tarczą, tak? Nie jest dobra wiadomość, bo ja chciałem właśnie, żeby Kamil biegał mi z tarczą. Interceptor. Bo gdzieś była tarcza, ja widziałem tarczę. Ja jestem pewny, że ja widziałem gdzieś tutaj tarczę. Ale teraz jej nie widzę. Ktoś jeszcze używa halabard swoją drogą. A, Ilias używa. Niech ma miecz. Z tym mieczem dużo więcej zrobi. Nie zdążę. Lecąc tędy bym zdążył.
lecąc tędy bym zdążył. Wow, Kamil jest 28 dni w szpitalu, to będzie ciężko do wytrzymania potem. Hunter 14 dni, no. Arios 15, Franciszek 22 dni. Oj, to będzie bardzo trudne w takim razie bez nich. Chociaż nie no, mamy Mariusza, mamy Przemysława. Powinniśmy dać radę z trzeciolevelowymi rycerzami. To jest plus jeden do zapotrzebowania. O Jezus! Gdzie ja kliknąłem podróż? Stój! Leć tu. Dobrze. Dobra, i tutaj polecimy. Próbujemy zrobić tą misję, chociaż może być ciężko. Ale jak się uda, to spadłoby nam skażenie do pierwszego poziomu. Potem moglibyśmy próbować robić tą misję. Bo to by nam wyczyściło skażenie do zera i zapotrzebowanie byśmy dostali. Jak tutaj budowa? Za jeden dzień augurium będzie rozbudowane. Dobrze, to jest dobra wiadomość akurat. A jak tam nasze badania? 27 dni. Ale to nam da jedno gniazdo forteli więcej. Potem byśmy wzięli to, nieruchawość. Wszyscy widoczni wrogowie wywołują efekt unieruchomienia. Wszyscy widoczni wrogowie wywołuje efekt unieruchomienia. Oho. Albo to. Tłumienie wykwitu, minus 5% do wzrostu aktywności osnowy natury. To jest dobre. To byśmy potem wzięli, no. Zakazana wiedza. No dobra, ale tymi wszystkimi rzeczami będziemy zajmować się dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Wow, to jest na pewno Argus, planeta Legionu z World of Warcraft. A my widzimy się już w następnym odcinku, w przyszłą sobotę, gdzie polecimy tutaj i spróbujemy tutaj zrobić tą misję. Ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.